Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy przedstawienie postaci widzów. Po pierwsze słowem wstępu, jak w ogóle wziąć udział w tej serii. Jeżeli jesteście subskrybentem na Twitchu albo wspierającym na YouTubie, to możecie zgłosić jaką tylko chcecie postać, może mieć ona nawet 10 poziom. Natomiast jeżeli nie należycie do tego grona, jesteście, że tak powiem, zwykłym widzem, no to wtedy wasza postać musi mieć minimum 400 poziom, żeby po prostu to się ciekawie oglądało, żeby nie było spamu jakimiś tam, wiecie, kontami z 20, levelem 50 i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle się zgłosić do tej serii? Wchodzicie do mnie na Discorda, macie kanał Boty. Na kanale Boty na górze jest taka pineska, przypięte wiadomości. Tam macie przypiętą wiadomość od bota Apli. On się chyba tak nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. No i po prostu wybieracie w tej wiadomości tam przedstawienie z takiej listy do wyboru. Bot się do was odzywa w prywatnej wiadomości. Odpowiadacie na kilka pytań związanych z waszą postacią. No i ja to wasze zgłoszenie dostaję. Mogę je zaakceptować albo odrzucić. No i o mojej decyzji również zostaniecie poinformowani. Jeżeli spełniacie wymagania, o których przed chwilą powiedziałem, no to nie powinno być problemu i oczywiście wszystko zaakceptuję. Także tak to w skrócie wygląda. Na wstępie pamiętajcie, żeby zostawić jeszcze kciuka w górę. Teraz zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze. Już teraz przypominam, ale pamiętajcie o tym na koniec tego filmu, która postać dzisiaj przedstawionych wam się najbardziej podobała i dlaczego. No i jeszcze powiem, oczywiście tak jak zawsze, nagrywam ten odcinek 27 września, więc z tego dnia są, powiedzmy, stany waszych postaci, że tak to nazwę, no i raczej jeszcze dzisiaj je wrzucę, jeżeli nie, to może maksymalnie jutro, także i tak nie będzie to się jakoś bardzo tam różniło. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Pierwsza postać, serwer w ogóle pierwszy niemiecki, co ciekawe, Rajek po raz kolejny, już chyba trzecia albo czwarta jego postać w tej serii się pojawia, natomiast no nie ma żadnych ograniczeń, także nie ma z tym problemu. No i dobra, co tutaj nam Rajek napisał? Styl gry free to play, no i dopisał, że konto do testowania nowości w grze, tryb gry full free to play, kopalnia klejnotów 25, kopalnia złota 27, pupile 98, brakowało mu Diablo Chorta i Jenzognixa, runy E40, aura 30, no i czas pokaże, jak długo konto będzie w boju. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę, że to było 2 lipca to zgłoszenie zostało napisane, więc no od tamtej pory na pewno sporo się pozmieniało. No i jeżeli chodzi o to testowanie nowości w grze, to faktycznie kiedyś tak było, że na serwerze pierwszym niemieckim wszystkie aktualizacje wchodziły i dopiero tam jakoś dzień później wchodziły na resztę serwerów, natomiast ostatnio zaczęło się to troszeczkę bardziej zmieniać, dlatego że teraz bardzo często na serwerze 31 niemieckim wchodzą jakieś nowości, na przykład, nie wiem, Elevator jest odpalany dzień wcześniej albo legendarny Loch, także no nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale po prostu postanowili to zmienić. No i dobra, tak jak mówię, konto free to play, 415 level już w tym momencie, jak pisał zgłoszenie, to miał 400, więc 15 leveli od tamtej pory wbił, oczywiście tak jak napisał, free to play, 98,70% klaserka, bardzo dobry wynik jak na ten poziom. Zobaczmy tutaj, jaki mamy opis. 25 listopada zaczął, tu kiedy 350 level, 400, o tutaj zobaczcie, miesiąc po napisaniu zgłoszenia już zdobył wszystkie pety, to w ogóle druga sprawa. No i mamy jeszcze jego konta z S34 i W50, no i co, i generalnie w opisie więcej nic nie ma, tak jak mówię, klaserek git. Co mamy więcej tutaj? Itemki poulepszane razy 11, broń razy 2 tylko, bardzo możliwe, że ta broń jest z kibla i dlatego tak ją ulepszył, w sensie, no może tam jest jakieś strefy mroku albo wieży, bardziej ze strefy mroku w sumie w tym momencie, i po prostu dawała mu tyle, że warto było ją założyć, no ale nie warto jej ulepszać, bo straci surowce i dlatego zrobił to tylko razy 2, bo tego metalu nie, no metalu nie szkoda aż tak bardzo, wiadomo, metalu zawsze jest nadmiar u tego kowala, więc może z tego to wynikać, że tutaj ma itemki ulepszone razy 11, a tu ma tylko razy 2, chociaż widzę, że hełmu na przykład nie ma wcale ulepszonego, nie mam pojęcia czemu, jeżeli ogląda, to oczywiście może w komentarzu napisać. Gemiki całkiem niezłe, w sensie tutaj niektóre czarne, niektóre pomarańczowe, jeszcze pewnie wszystkich pomarańczowych nie wydropił, no ale jak już ma jakieś duże, to po 1000, także no całkiem mocne te gemy, co by nie mówić. No i dobra, lecimy dalej, boczki po 1120, 4400 prawie HP, 9000 zręczności, 1275 szczęścia, no nie wiem, moim zdaniem bardzo dobrze te statystyki rozłożone, tutaj troszeczkę nadmiar zręczności w porównaniu do HP, no ale patrząc na to, że on tutaj powoli się wspina w tej topce, to nie widzę z tym problemu. Boczki nawet trochę za nisko bym powiedział, ale to już jak tam mu wygodniej, szczęście idealnie można by powiedzieć, także generalnie bardzo, bardzo fajna postać po raz kolejny, Rajek tutaj ma tych postaci, wynika z tego, że 3, no i każda była naprawdę ok.
Dlatego, że już tam w poprzednich odcinkach te poprzednie postacie żeśmy sobie sprawdzali. Także spoko, ciśnij sobie dalej jak na free to play, bardzo fajny poziom. No a my możemy lecieć do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 5 międzynarodowy, mamy Florena 101, 477 level, maguś. No i powolutku się tutaj zbliżasz do tej wielkiej 500, także bardzo, bardzo ładna postać w ogóle na pierwszy rzut oka. No i co nam tutaj Floren napisał? Po pierwsze styl gry eko, a po drugie dodatkowe informacje. Jestem wspierającym gram Turbo Eco, raz grzyby za 100 zł, zastopowałem bardzo dawno temu lochy, żeby zbijać moby na maksymalnej toalecie oraz dobrze zrobioną areną. Wszystko w opisie postaci. Problem z telewizorem, nie wyświetlają się reklamy. Okej, więc jeżeli kupiłeś jeden tylko pakiecik na tej postaci za stówkę, to powiem ci szczerze, że no faktycznie Turbo Eco, nie wiem czy tutaj nadal robisz 3 paski, no bo jednak ten pakiet za stówkę na pewno na trochę wystarczy, no ale no na pewno nie jedziesz na nim od pierwszego levela tutaj, także możesz to troszeczkę bardziej sprecyzować. Zobaczmy od razu ten opis postaci. Kopalnia klejnotów 66, kopalnia złota w ogóle 95, skarbie 34, aura 60, no to ci jeszcze 6 poziomów aury zostało, żeby tą kopalnię sobie... w sensie, żeby te mobki zacząć zbijać tam w tych lochach z tego co pisałeś. No i co, kopalnia złota 9.5 w ogóle bardzo na wysokim poziomie w porównaniu do poziomu tutaj postaci. To druga sprawa, S110 mamy 20 sierpnia 2022 roku. No kurczę, ciekawa postać, nie? W sensie też pytanie, ile masz tych lochów zastopowanych. To możesz też sprecyzować w komentarzu pod tym odcinkiem, bo to też nie wiadomo jak tutaj to oceniać. 477 level, jak na to, że kopalnia już jest 95, to chyba nie jest jakiś wysoki poziom, ale możesz mieć bardzo dużo lochów, że tak powiem, w plecy i po prostu czekać, aż tą aurę dobijesz. To też jest swoją drogą jakaś tam ciekawa taktyka, biorąc pod uwagę, że tutaj topka ma już bardzo, bardzo wysokie poziomy, już tutaj 618 jakieś się trafiają, także no generalnie ciekawie. Ale dobra, co mamy? Niecałe 98% klaserka. No i tu pytanie, czy to wynika z tego, że tych lochów nie klikasz, czy z tego, że jakichś itemków ci brakuje? Jeżeli itemków ci brakuje, to oczywiście to sobie tam poznajduj, ale to jest i tak bardzo dobry poziom klasera, tak czy inaczej. Jakieś tam grosze, wiadomo, w tom czy w tom nie zrobią aż tak dużej różnicy. Boczki mamy po 1200 tutaj siły, 1250 i 1500 zręczności, więc ok. Szczęścia 1700, powiedzmy, że też ok. No i mamy 25 000 inteligencji i 12 800 HP tutaj w podstawie. Więc szczerze mówiąc, chyba git, chyba spoko. Około 2 razy więcej z tego co widzę masz inteligencji od HP w podstawie. Ja na swoim magu póki co też tak planuję iść. Zobaczymy jak to wyjdzie. Itemki poulepszane razy 2 w ogóle. To też może dlatego, że po prostu lochów nie klikasz. Tu widzę, że wisiorek jest chyba na awkę założony. No ale inne te itemki to już raczej są takie normalne, które masz na co dzień, więc mówię, bardzo możliwe, że wstrzymujesz się cały czas, czekasz z tym klikaniem lochów i dlatego tutaj tej postaci jakoś tam mocno nie ulepszasz. 1250 gemik mały pomarańczowy, tu jakieś też czarne gemiki, no wiadomo, najlepiej mieć same pomarańczowe, no ale bardzo możliwe, że ci po prostu nie lecą na jak grasz eko i to jeszcze tak mocne eko, no to wydajesz pewnie grzybki tylko na awkę i ewentualnie tutaj na wierzchowca, co się oczywiście propsuje, bo to są dwie najważniejsze rzeczy w tej gierze. No i co? Bardzo fajna postać, możesz się zgłosić jeszcze raz, jak już klikniesz te lochy, jak już tą aurę zdobędziesz 66, to wtedy będziemy mieli jakieś porównanie. Tak jak mówię, serwer 5 międzynarodowy, chyba to powiedziałem na początku, ale wolę dopowiedzieć, żeby nie było. No a my myślę, że możemy sobie lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 56 międzynarodowy, no i mamy Wilku, który ma prawie 300 poziom jako berserk. Zobaczmy co tutaj Wilku napisał. Styl gry eko, no i dodatkowe informacje. Nie wiedziałem jak nazwać mój styl gry, bo do prawdziwego eko raczej mi daleko, zresztą sam sobie określisz po opisie postaci. Chciałbym poznać twoją opinię na temat obecnego rozwoju postaci. Wróciłem do gry w Shakesa po ponad 2-letniej przerwie, więc zdanie osoby bardziej na bieżąco będzie na wagę złota. To nieco przypomniało mi się dzięki twoim odcinkom. Nie ukrywam, że także nauczyłem się wielu nowych rzeczy, za co ci oczywiście dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Bardzo mi miło, że ktoś się tutaj czegoś nauczył na tym kanale, jeżeli chodzi o Shakesa. Bardzo mi miło, oczywiście również pozdrawiam. No i dobra, może zerkniemy do tego opisu przede wszystkim. Co my tu mamy? Gameplay with ABWW i dwa pierwsze pakiety. Dobra, czyli na tą postać można powiedzieć, że wydałeś łącznie chyba 60 zł, bo chyba pierwszy pakiet to jest 20, drugi 40. Oprócz tego codziennie sobie tutaj kręcisz kółkiem. No, powiem ci szczerze, że nawet bym to nazwał bardziej free to play, bo wydaje mi się, że te grzyby z tych pierwszych dwóch pakietów już ci się skończyły. Nie jestem pewien, no ale to jest W56, także no już tutaj kilka ładnych miesięcy temu to wyszło. Więc no tak mi się
się po prostu wydaje, że raczej już tutaj sobie lecisz bardziej free to play, no ale wiadomo, to kółko, to kręcenie za reklamy bardzo pomaga, bardzo potrafi nieraz grzybkami sypnąć, więc to na pewno dla gracza free to play jest super ułatwienie. No i co my tutaj więcej mamy? 87% klaserka, jak na ten level chyba git, wiadomo, że tam szlifuj cały czas ten klaser, ale nie odstaje on jakoś bardzo od normy. Boczki po 1300, szczęście 1400. Tu mamy 2900 niecałe siły i mamy 2050 HP. No i tak, jako berserk wiadomo, dobrze jest mieć troszeczkę więcej tej siły od HP, no ale jednak bym tutaj nie przesadzał. Jednak wydaje mi się, że te no w tym momencie 900 podstaw około to jest za dużo. Podbiłbym w tym momencie na twoim miejscu to HP do jakichś 2600, coś takiego, żeby po prostu bardziej to się wyrównało. Mówię tak, ze 300, ze 400 tej podstawy w siłę spoko, więcej, no ale nie ma co aż takiej przepaści robić. Dobra, co my tu dalej mamy? Itemki widzę, że poulepszane razy 8. No ja bym jeszcze na tym etapie nie ulepszał, bo jeszcze w miarę regularnie to wszystko wymieniasz. Ja bym dopiero po jakimś 320 levelu to bardziej poulepszał. Tak to bym zostawił jakieś razy 2, razy 3, coś takiego. No ale widzę, że tu poulepszałeś, wszystko jest w miarę równomiernie, więc powiedzmy, że nie ma tragedii. No i co więcej, jeżeli chodzi o ten ekwipunek, tutaj widzę, że masz trochę gemików na siłę, masz jakieś pomarańczowe, masz jakieś czarne, więc generalnie spoko. Najważniejsze, że nie masz żadnego na HP, chociaż no wiadomo, jako gracz free to play to ciężko o niektóre gemiki. No i co więcej, tu masz też w opisie dopisane, kiedy wystartowałeś, jakieś tam twoje poszczególne osiągnięcia, 50 level, 100, 200 i tak dalej. No i co? Generalnie spoko postać, w sensie nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Raczej powiedzmy, że według mnie dobrze wyciągasz to, co oglądasz w tych filmach, w sensie tą wiedzę, którą czerpiesz z tych moich odcinków. Bardzo mi się podoba, bardzo fajna postać. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, że 115 level, to wydawało mi się, że już raczej nie grasz na tej postaci, że już ją porzuciłeś, bo tak często jest w tych zgłoszeniach, jak jeszcze one są sprzed tam około 2 miesięcy, no ale tak czy inaczej fajnie, że tutaj grasz dalej, ciśnij sobie powolutku do przodu, no a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 27 Polski, mamy rzeźnika, 488 level, maguś, prawie top 15 z tego serwera, już powolutku dobija tutaj do tego magicznego 500 levela. No i co nam tutaj rzeźnik ciekawego napisał? Po pierwsze styl gry eko, po drugie kiedyś free to play, ale psycha siadła i teraz takie pół eko, runy 200 tredecylionów, ozłocenie tylko na siedzisko, ozłocenie plus przyspieszenie na toaletę, kopalnia gemów 55 level, buduje się na 56 i kopalnia złota 72 level, kręcenie kółkiem tylko w multi eventy, czyli pewnie w takie, wiecie, łączone. No i co więcej, nic tutaj widzę, że nie dodał. To w ogóle warto dodać, że było wysłane 25 lipca, więc też się troszeczkę od tamtego czasu zmieniło. No i dobra, przede wszystkim może w opis tutaj zajrzymy, ale w opisie chyba nic ciekawego nie ma. Nie zmieniam gildii, nawet nie próbujcie mnie zapraszać. Kiedy wystartował? O, to może być ciekawe. 7 luty 2014 rok, więc bardzo dawno temu. No i dobra, 99,5% klaserka, bardzo spoko jak na ten poziom, więc tutaj raczej wszystko dociśnięte, jeżeli chodzi o itemki i tak dalej. No i dobra, tu może spojrzymy od razu na itemy. Widzę, że poulepszane razy 12, broń razy 13, więc wszystko powiedzmy, że równomiernie. Same pomarańczowe gemy tutaj po 1500, po 1600, co niektóre nawet. Tu w broni widzę, że w sumie tylko 1600, no ale generalnie wszystko spoko, jeżeli chodzi o ekwipunek. I teraz tak, boczki 2, prawie 900 zręczność i 3200 siły, no ale postać, jak sami widzicie, bardzo, bardzo stara, więc to też kiedyś inaczej się ulepszało. Inteligencję mamy 28,5 tysięcy prawie i mamy wytrzymałość prawie 9000, więc no tutaj nawet można by powiedzieć, że 3 razy więcej tej inteligencji od tego HP wrzucasz. Nie wiem, czy taki rozstrzał, w sensie na magu może jeszcze by to przeszło, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu za duży rozstrzał pomiędzy inteligencją a HP, ale to jest twoja sprawa. Widocznie tak ci się dobrze gra. Ponad 2000 szczęścia w podstawie, więc też powiedzmy, że git. No kurczę, generalnie bardzo fajna postać, ciśnij tutaj sobie, topka serwera, bardzo ciężka do zdobycia, bo już tutaj mamy, jak widzicie, 600 levele w tym top 4 ścisłym. No ale tak czy inaczej, ciśnij sobie powoli, wbijaj ten 500 level, powodzonka, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 55 międzynarodowy, mamy berserka Aptaka. No i co on nam tutaj ciekawego napisał? Styl gry grzybiarz, dodatkowe informacje z ważnych info to start z 2-tygodniowym opóźnieniem, okej, okay, to jest ciekawe. Pozdrawiam siostrę Oliwię, ciebie, Walda i całego karszmowego, neutralowego Discorda, okej. Okay. Pozdrawiamy również oczywiście, no i co my tutaj mamy? 357 level tym berserkiem.
klaserkiem. 80 niecałe 6% klasera. Oj, to od razu mi się rzuciło w oczy, tak szczerze mówiąc, dlatego że no pamiętamy, tam niecały 300 poziom miał chyba 87% albo 88, no a tutaj 357 i niecałe 86% tragedia. Już powinno być dawno ponad 90%, jak nie tam z 92, coś takiego, więc tu zdecydowanie nad tym klaserem musisz popracować. Co więcej, boczki po 1400, około tu prawie 1500, więc git. Szczęścia prawie 1900, to już zdecydowanie tutaj nic nie wrzucaj. No i mamy 4000 siły i 3400 HP. No tu powiedzmy, że ten rozstrzał w tym momencie, to HP możesz dobić do 3500 i możesz lecieć w sumie na razie w tą siłę jako berserk. Nie powinno być jakiegoś problemu. Dobra, teraz tak, itemki widzę, że o też poulepszane tak dziwnie w cały świat. W sensie no generalnie razy 10, ale tu widzę, że dwa itemki razy 5, nie wiem z jakiego powodu. 13% runka, tutaj mamy start 12 maj 2022 rok, no to faktycznie tam około 2 tygodnie, nawet więcej chyba, nawet 3 tygodnie później, plus minus, dlatego że ten serwer wystartował 22 kwietnia, tak, dokładnie, bo my tutaj mamy swojego wojownika, także no faktycznie duże opóźnienie, no ale tak czy inaczej ciśnij sobie dalej, tak jak mówię, tu nie ma za bardzo do czego się przyczepić oprócz tego klasera, no ten klaser zdecydowanie do poprawy, bo już tu powinieneś mieć go o wiele więcej, ale tak czy inaczej bardzo spoko postać, a my lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 50 międzynarodowy, mamy Xargatza, jak widzimy 433 level mag, no i Xargatz jest prywatnie moim bardzo dobrym kolegą już od dawna tak naprawdę, takim shakesowym, więc nie będę tutaj za bardzo obiektywny, no powiedzmy oczywiście żartuję poniekąd, no ale wiadomo, że jakoś tam będę bardziej przychylnym okiem patrzył na tą postać. No i dobra, co my tutaj mamy? Może zaczniemy od opisu, mamy kiedy wystartował, wtedy kiedy każdy inny, mamy od kiedy stopuje lochy, zobaczcie, od 380 levela, 30 stycznia 2022 rok, także no już tutaj 53 levele wbił bez ruszania żadnego lochu, widzimy, że gra na W40 i W50, także okrągłe serwerki. No i dobra, jak na to, że stopuje lożki, to i tak ten level bardzo, bardzo dobry, co by nie mówić, 98,15% klaserka, no ale właśnie to z racji pewnie tego, że te lożki są stopowane, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż tutaj aż tyle by miał do kliknięcia w świetle, no bardzo możliwe, możesz się tam Xargatz wypowiedzieć w komentarzu. Tak czy inaczej, dobra, jeżeli chodzi o boki, to po 1400... tutaj szczęście 1450, powiedzmy tak, że wszystko spoko, inteligencja 12000, no i tutaj wytrzymałość 7250, powiedzmy, więc chyba okej, w sensie to jest postać cały czas, powiedzmy, w trakcie tego stopowania lochów, więc tutaj też za dużo nie można powiedzieć, tu dopiero po tym stopowaniu lochów, jak je kliknie, przejdzie na golda, to jakoś się to tam bardziej będzie rozbijać, no ale tak czy inaczej staty rozłożone raczej spoko, nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Jeszcze tutaj zwróćmy uwagę, wszystko po ulepszane razy 10, runka prawie maksymalna, jeżeli chodzi o broń. No i tutaj z tego co wiem, Xargatz gra takie naprawdę bardzo mocne eko, i bo w ogóle on strasznie, tu od razu muszę powiedzieć, troszeczkę będzie podlizanie standardowo, ale Xargatz strasznie bardzo dobrze umie zarządzać grzybami, że tych grzybów wydaje na swoją postać bardzo malutka, a ta postać i tak jest bardzo mocna. Tutaj z tego co wiem, tak samo gra takie mocne eko i jedyne na co postanowił wydać grzybki na tym serwerze, to jest właśnie menadżer areny, żeby go tam w 100% ulepszyć. Tam wiecie, ozłocenie, przyspieszenie, potem platynki i tam co pewnie chyba jakieś skipy, nie jestem pewien. Tak czy inaczej, no już te maksymalne runki mam. No i tutaj pewnie jest takie bardzo, bardzo mocne eko grane, więc no tu akurat można podziwiać, tak samo jego paladyn z S38, niektórzy tam mogą kojarzyć, też tam było bardzo mało grzybków wydane, a ten paladyn był tam w top 30 po jakimś czasie, więc generalnie bardzo ładnie tutaj grzybkami zarządza, także dobra, wylizane, także my możemy lecieć dalej, a wy możecie sobie tam zatrzymać, sprawdzić, podziwiać, co tam chcecie to robić, no a my, tak jak mówię, lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 55 międzynarodowy. Mamy Terraxa, 361 level maguś. Terraxa kojarzę ze streamków, bardzo w porządku osoba. No i co on nam tutaj napisał? Po pierwsze styl gry grzybiarz i po drugie dodatkowe informacje, na konto poszło lekko ponad 4000 zł dla ciekawych. Okej, no to tutaj nam się postanowił pochwalić. Nie jest to często spotykane, ludzie zazwyczaj chowają to ile wydali, ile tam grzybków mają i tak dalej. No a tutaj Terrax powiedział wprost, mamy top 80 tego serwera. Tak jak mówię, 361 level maguś.
No i co więcej, niecałe 94% klaserka, to jest chyba dobry wynik. My mamy 95%, ale zgaduję, że mam tutaj więcej lochów po prostu klikniętych. No i zobaczmy jeszcze opis. Okej, Terrax już tutaj planuje grać na W60 swoją drogą. Mamy kiedy wystartował, wtedy kiedy każdy, kiedy tam wbił 100, 200 i 300 level. No i dobra, lecimy dalej. Itemki tu widzę, że poulepszane generalnie razy 10. Tu jakieś razy 11, tu jakieś razy 12, ale chyba póki co nie ma sensu więcej niż razy 10 ulepszać. Tu od razu ci mogę powiedzieć. Tu w ogóle już widzę, że sporo itemków ma z tego legendarnego lożku, który obecnie jest otwarty, to tak swoją drogą. No i dobra, co mamy więcej? 1350 boczków, więc powiedzmy, że bardzo spoko. Szczęścia niecałe 1600, to też już może w sumie nie dawać moim zdaniem. 4000, powiedzmy 800 inteligencji i 3500 HP, więc jak już dobijesz pewnie do tego HP, do tego kosztu HP 10 milionów, to zacząłeś lecieć tylko w inteligencję. Chyba na tym etapie to jest ok, nie? W sensie ja też bym teraz tą inteligencją odbił troszeczkę od tego HP, właśnie jeżeli chodzi o podstawę, i potem sobie ewentualnie troszkę tego HP dobijał, jakoś to tak spróbował rozkładać, zwłaszcza że jesteś właśnie magusiem. No i co? Kurczę, szczerze mówiąc nie mam za bardzo do czego się przyczepić, wszystko spoko. Tutaj nie wiem, czy już Terrax stopuje lochy, czy też nie, wydaje mi się, że jeszcze nie. No ale tak czy inaczej, klaserok ok, staty ok, tutaj itemki tak samo, bardzo, bardzo w porządku. Gemiki widzę, że po około 500 masz, to pewnie z 10 kopalni, to w sumie tak samo jak ja, dlatego też w tym rankingu jesteś tutaj niżej, bo no i też maksymalnych runek jeszcze nie ma. Tak czy inaczej mówię, tutaj dużo osób z tej ścisłej czołówki już mają te gemy z jakiejś tam 15-20 kopalni, więc to im też pomaga właśnie w tym PvP na tym serwerze. Ale tak czy inaczej bardzo fajna postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 40 międzynarodowy, aż się tutaj musiałem zalogować na tego swojego wojownika, na którym bardzo, bardzo długo grałem. No i mamy Arrowa, jak widzicie Berserk 459 level. Arrow napisał, że gra Eko, to po pierwsze, a po drugie nie dodawał żadnych dodatkowych informacji, więc tak, jeżeli chodzi o klaser, to bardzo w porządku, nie ma do czego się przyczepić. No ale tutaj ten Raptor zwrócił moją uwagę. Jak grasz Eko, no to grasz na wierzchowcu 50% i robisz codziennie 3 paski, to jest takie absolutne minimum, jeżeli chodzi o Eko. Co prawda to zgłoszenie było tam 26 lipca wysłane, więc może coś się pozmieniało od tamtej pory, możesz napisać w komentarzu jak chcesz, natomiast tak czy inaczej tutaj no do tego to powiedzmy zwróciło moją uwagę. No i dobra, komplet potek masz, no i zobaczmy jak tu wyglądają statystyki. Boczki po 1800, tu masz 1600 jeżeli chodzi o szczęście, 6000 HP i 20 prawie 2000 siły. Okej, bardzo mocno odbijeś tą siłą od HP. Moim zdaniem teraz powinieneś tego HP, no powiedzmy nawet i do 9000 jakoś podbić powiedzmy, i potem ewentualnie dalej sobie tą siłkę lecieć. No ale tak czy inaczej jesteś berserkiem, więc tej siły no potrzebujesz, co by nie mówić, jest ona dla ciebie najważniejsza. Dobra, zerknijmy jeszcze w opis. W opisie nic nie ma. Arrow chyba nie jest jakiś bardzo rozmowny, jakiś wylewny powiedzmy. No ale dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o itemki, to widzę, że wszystko ulepszone razy 11, broń tylko razy 13. Runki masz tutaj maksymalne. No i kamyki, no to tak różnie. Widzę, że tutaj 1100 powiedzmy około, ale też jakieś 1200, tutaj nawet 1260 ci się trafiły. Więc no co, w sumie postać spoko, tylko ten Raptor do tej gry Eko powiedzmy troszeczkę mnie zdziwił, ale to no może się coś tak jak mówię zmieniło, to już było jakiś czas temu. Co by nie mówić, to zgłoszonko, ale generalnie jeżeli chodzi stricte o postać, to bardzo fajna, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer międzynarodowy 39, mamy wojownika, jak widzimy WQ do AFK niestety, no ale w takim razie nie będziemy ekwipunku oceniać. No i co tutaj PHGZ nam napisał, 452 level swoją drogą. No i mamy tak, styl gry Eko to po pierwsze, no i po drugie gram od początku serwera, ale z licznymi przerwami, spowodowanymi zniechęceniem do tej gry. Okej, więc to w sumie może tłumaczyć, dlaczego jesteś powiedzmy tak nisko w rankingu, nie? No bo jako Eko tutaj W39 wychodził już bardzo dawno temu, no to jako Eko już dawno pewnie byłbyś w tym top 50 nawet, wydaje mi się, bo to chyba nie był jakiś bardzo mocny serwer, no ale nieistotne. No i dobra, co my tutaj mamy? Niecałe 99% klaserka, więc chyba git, wydaje mi się, że nie ma za bardzo do czego się przyczepić. Tutaj tak jak mówię, niestety ekwipunek do AFK, tu mamy start 2 marca 2020,
mamy kiedy 350 level, kiedy 400 level. O Boże, 400 level wbije się 11 czerwca 2021, czyli te 52 levele już ponad rok jakby wbijasz, no ale napisałeś, że miałeś przerwy, więc w sumie nie ma co się dziwić. Dobra, jak statystyki, tu boczki po 2000, szczęścia masz 1400, więc powiedzmy, że git już możesz nic w to nie wrzucać, niecałe 15 tysięcy siły, no i mamy 12 tysięcy ponad HP, więc rozkład statystyk jak na wojownika wydaje mi się, że poprawny, tutaj też nie ma do czego się przyczepić. No i co, no do itemków, no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ciężko mi się jakoś odnieść, bo tak jak mówię, akurat robisz teraz awkę pewnie, tak mi się wydaje. Albo po prostu zostawiłeś postać w tym ekwipunku, no ale tak czy inaczej, jak na przerwy, postać bardzo fajna, ciśnij sobie tutaj dalej, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 26 międzynarodowy, no i mamy Magusia, 504 poziom, jest to swoją drogą ostatnia, już 10 postać w tym odcinku i po raz kolejny kończymy bardzo mocnym akcentem. Po raz kolejny mówię, nie robię tego specjalnie, tak się po prostu układa lista waszych zgłoszeń, ale dzisiaj w ogóle chyba nie było jakiejś takiej postaci z kosmosu, powiedzmy jakiejś tam top 1, 550 level albo tam 600, coś takiego, chyba nic takiego nam się niestety nie trafiło, no ale tak czy inaczej mamy tutaj na sam koniec bardzo mocnego maga, tak jak mówię, 504 poziom, no i zobaczmy, co on nam tutaj ciekawego napisał. Po pierwsze, że jest grzybiarzem i po drugie, poza karczmą nie ma co robić, bo lochy przeklikiwałem i obecnie najwięcej procent mam na ubicie pogromcy słoniowatych w Hemoridorze, 0,32%. No i tutaj to napisał 26 lipca, więc może od tamtej pory coś się zmieniło. Z tym, że od 26 lipca napisał wtedy w tym zgłoszeniu, że ma poziom postaci 500, no teraz ma 504, także zastanawiam się, czy on tutaj na pewno regularnie gra i na pewno... powiedzmy, no jeżeli gra na golda, to może, ale no 4 levele w takim czasie wydaje mi się, że troszkę za mało, biorąc pod uwagę, że ten kalendarz jest i tak dalej, ale nie wiem, tu jakby nie chcę oceniać, możesz Paweł napisać w komentarzu, jeżeli oglądasz. No i dobra, zobaczmy, jak ta jego postać się prezentuje. Po pierwsze tak, 99,5% klaserka, więc spoko jak na ten poziom, tu pewnie jeszcze tej karuzeli z idolami nie zamknął, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż no tak, bo dużo osób, albo to jest po prostu zbugowane, już ma 100%, bo często się właśnie na tym zatrzymuje. No i dobra, boczki po 2800, tu 2600, widzę tu w ogóle w sumie prawie 2900, tu 2600, szczęścia masz 2400, no już zdecydowanie w żadną z tych trzech rzeczy nie wbijaj, troszkę nawet za dużo, ale nie wiadomo kiedy powstała, no i nie mamy niestety tego napisane, w ogóle tutaj w opisie nic nie ma, oprócz tego, że jest, że można do niego pisać po polsku albo po angielsku. No i dobra, co my mamy tutaj więcej? Inteligencja 33 tysiące ponad i mamy 18 800, czyli powiedzmy prawie 19 tysięcy HP, więc no te statystyki również mocne, tutaj fajnie odbita inteligencja od tego HP, również myślę, że podobnie będę robił na swoim Magusiu, także no jeżeli chodzi stricte o statystyki i tutaj o klaser, nie ma do czego się praktycznie przyczepić. Itemki ulepszone... No tutaj broń widzę, że ulepszy 6 razy 11, w sensie razy 15, a każdy inny itemek tam razy 10, razy 11, to też nie ma co tak robić, jeżeli oglądasz moje odcinki, to wiesz, nie ma tutaj za bardzo co odbijać, może tą broń ewentualnie można tam troszeczkę, powiedzmy, jak masz itemki razy 10, to broń tam jakoś razy 11, razy 12, no ale nie ma co aż 5 ulepszeń odbijać od tego, bo po prostu moim zdaniem mija się to z celem i zresztą nie tylko moim, tak więc tutaj lepiej ulepszać to wszystko równomiernie, ale generalnie maksymalne runki praktycznie są. Z tego co widzę, w broni brakuje 2%, ale to tam pewnie prędzej czy później się trafi. No i co? Osobiście wydaje mi się, że bardzo fajna postać. Tutaj top 21 tego serwera, więc też bardzo fajnie. Nie ma tu, widzę, jakiejś ogromnej przewagi, jeżeli chodzi w ogóle o cześć. No wiadomo, no 300 tysięcy to jest sporo, ale to nie jest tam jak na innych serwerach polskich, na przykład milion czy tam coś koło tego, więc na spokojnie sobie tutaj ciśnij na tym Magusiu. No i tak jak napisałeś, że nie ma co robić, to nie ma co się dziwić, bo niestety na tym etapie gry już te lochy praktycznie nie padają, albo bardzo rzadko padają, no i zostaje tylko robienie tej karczmy, no ale to też jest fajne, bo tutaj boostuje statystyki bardzo szybko już na tym etapie, więc to znowu też sprawia jakąś tam frajdę, przynajmniej mi, nie wiem jak ty o tym myślisz. Tyle, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, zostawcie oczywiście kciuka w górę, jeżeli tak, piszcie komentarze, która postać z tego odcinka wam się najbardziej spodobała i dlaczego, możecie subskrybować z dzwonem oczywiście, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, jeżeli chcecie się zgłosić, a nie obejrzeliście początku tego filmu, to polecam się cofnąć, bo tam wytłumaczyłem wszystko, jak w ogóle wziąć udział w tej serii. No i co? Mam nadzieję, że się wam podobało. No i chyba tyle, nie? Chyba nie mam co tutaj więcej do dodawania. Dziękuję pięknie oczywiście za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!